Żółte linie przecinają się na szarym tle. Na środku biały napis, Watchdog angażuje do działania. Białe tło, czarny napis, po co nam komunikacja? Maja Branka, Katarzyna Batko-Tołuć. Żeby móc realizować to, co chcemy, naszą wizję, misję, cele, które mamy do osiągnięcia, no to potrzebujemy ludzi i pieniędzy, zaangażowanych ludzi i pieniędzy. No i nie zdobędziemy ich, nie przyciągniemy, nie zaprosimy, nie skupimy wokół siebie, jeżeli nie będziemy się z nimi komunikować, mówić, kim jesteśmy, co robimy, dlaczego ważne jest to, co robimy, no i jak można się do nas przyłączyć. Organizacje strażnicze tradycyjnie uważały, i mam nadzieję, że już tak nie jest, że jest im się trudniej komunikować niż innym organizacjom, ponieważ zajmują się tematami trudnymi, związanymi z prawem, z systemem, z monitorowaniem. I zajmują się sprawami takimi dosyć abstrakcyjnymi z jednej strony, jak prawo do prywatności, wolność zgromadzeń, prawo do informacji, które nie mają takiego bezpośredniego przełożenia na życie pojedynczych osób. Z drugiej strony często są to tematy nie do końca sympatyczne. To nie są te tradycyjne dzieci i zwierzątka, tylko to są mniejszości, które często nie są lubiane przez polską publiczność. I z tego powodu organizacje uważają, że trudno jest im się dobrze skomunikować. Z drugiej strony, jeżeli zaczynają się dobrze komunikować, jeżeli umieją opowiedzieć tę swoją historię, używając tych wszystkich elementów, które są ważne, takie jak jednak pokazanie, jaka jest pojedyncza historia, jak pokazanie wpływu zmiany, która się zdarzyła człowiekowi w życiu, to mogą moim zdaniem osiągnąć dużo większy sukces niż w przypadku zwierzątek i dzieci, bo mogą pokazać, jak dzięki nim poprawiła się sytuacja w danym obszarze, nie tylko ze względu na pojedynczą osobę, ale jak w ogóle system się zmienił. Tylko to trzeba ciekawie opowiedzieć. Tylko, że to jest wyzwanie dla języka, to znaczy jak mówić o swoich działaniach, przejrzystości, jawności, monitoringu, dostępie do informacji publicznej, biuletynie informacji publicznej w taki sposób, żeby to było jasne i czytelne dla kogoś jeszcze spoza naszej grupy. Bo tu oczywiście jest dużo specjalistów, którzy się na tym znają, no ale jak rozumiem, wyzwanie jest takie, żeby przyciągnąć tych, których jeszcze u nas nie ma, zainteresować tych, którzy jeszcze o nas nie wiedzą, no i zaprosić do finansowania tych, którzy jeszcze tego nie robią. A przeciętny Polak i przeciętna Polka, no nie ma, bym powiedziała, dylematów etycznych, jak się budzi rano, czy jest wystarczająco przejrzyście w naszym kraju. Czarny napis na białym tle, potrzebujemy ludzi, żeby skutecznie działać. Organizacje strażnicze tradycyjnie uważały, że ich głównym odbiorcą komunikatów jest władza, no bo na tę władzę chcemy wpływać i ją chcemy zmieniać. I ewentualnie możemy zaangażować media i ekspertów do tego, żeby sytuacja się zmieniła. Tymczasem no jest to o tyle błędne, że ta władza nie będzie się zmieniała, jeżeli nie będzie czuła, że za nami stoją ludzie, że dla ludzi to jest ważne. Wiadomo, to jest normalna polityczna kalkulacja, więc nam są ludzie potrzebni do tego, żeby zrozumieli, jaką my ideę chcemy wdrożyć, co my chcemy zmienić w Polsce, w jakimś obszarze i pokazali się razem z nami wobec władzy. To jest pierwszy powód, dla którego ludzie są po prostu nam niezbędni. Drugi powód jest taki, że po prostu jako organizacje się bardzo rozwijamy, jeżeli ludzie się pojawiają. Wiadomo, że w naszych organizacjach jest jakaś pula kompetencji, ludzi, którzy myślą w jakiś sposób. To po jakimś czasie już nie jest w żaden sposób nowatorskie, a każda nowa osoba nie tylko przynosi nam wiedzę, inne spojrzenie na ten problem, ale często po prostu kompetencje, których w naszej organizacji wcześniej nie było. Kolejny napis, a u nas było tak. Kalina Michocka. Zapraszamy na spotkanie do kawiarni, dbamy o dobrą atmosferę, nie trzeba się zapisywać, przedstawiać, ale w każdej chwili można zabrać głos. Pytamy ludzi, czego oczekują, co chcieliby zmienić, co nie, co im się podoba. No, na początku różnie bywało, no bo przychodziło może kilkanaście osób, ale z czasem przestaliśmy się mieścić w tej kawiarni i zaczęli też regularnie przychodzić i politycy, i urzędnicy, no bo okazało się, że te nasze spotkania to jest jedyna taka przestrzeń w mieście do spotkań właśnie na linii mieszkańcy i władza. I kiedy rozmawiamy na przykład o jawności albo o dostępie do informacji publicznej, to te tematy potem wchodzą do ogólnego obiegu. Ludzie mówią nam, że w końcu dostają odpowiedzi na swoje pisma, że coś się zaczyna zmieniać. Więc my czujemy moc w tym, co robimy, mieszkańcy dostają konkretne narzędzia, no a władza czuje nasz oddech na plecach, no i przecież tak powinno być. Napis, potrzebujemy wsparcia finansowego od pojedynczych osób. Bartko Tołuć. Jak zaczynałam działać 10 lat temu, to pierwsze zdanie chyba, które usłyszałam od kogoś, było takie, że organizacje strażnicze powinny być wspierane przez ludzi, ponieważ wtedy będą wiedziały, że dla kogoś działają i że to dla ludzi jest ważne.
No ale wiadomo, kultura filantropii w Polsce nie jest najwyższa i przez wiele lat uważaliśmy, że to jest bajka. Tymczasem się okazało teraz, że organizacje proszą o pieniądze i kiedy podają konkretny cel i ludzie wiedzą, co mieliby wesprzeć, okazuje się, że ludzie są bardzo chętni do wspierania idei, którą organizacja strażnicza podnosi i którą uważa za ważną. Jest jeszcze taki powód, który dla organizacji, jako organizacji jest ważny. To jest niesamowicie euforyczny stan, kiedy widzimy, że ludzie są gotowi płacić pieniądze na to, co my robimy i tego bym sobie nie odbierała. Uważam, że należy ludzi jak najczęściej prosić o wsparcie. Zresztą sponsorzy teraz coraz bardziej zadają takie pytanie organizacjom, a jak ludzie odnoszą się do waszego działania? Czy ludzie by was wsparli? No i jest jeszcze jeden powód. Bardzo wiele osób po prostu nie ma czasu i nas popiera, nie poprze nas w ten sposób, że do nas przyjdzie i pomoże nam działać, ale może nas wesprzeć finansowo. Trzeba im tylko dać szansę. Kamil Nowak, Ewa Pietruszewska, Anna Cioch, Piotr Skrzypczak. W związku z prowadzonym monitoringiem stwierdziliśmy, że przydoby nam się do pracy skaner ręczny, aby publikować trochę lepszej jakości dokumenty, które pozyskujemy. No ale w związku z tym, że nie mieliśmy pieniędzy na koncie, stwierdziliśmy, że może warto spróbować i poprosić o darowizny, wpłaty osoby, które lajkują nasz profil na Facebooku. Zrobiliśmy grafikę, napisaliśmy, o co nam chodzi i udostępniliśmy to na profilach, które prowadzimy. Efektem było to, że ludzie zaczęli wpłacać nam pieniądze po 10, 20, 30 zł. No i się udało. Kwotę zebraliśmy w ciągu tygodnia. Od jakiegoś czasu myśleliśmy o tym, żeby poprosić naszych zwolenników o pomoc finansową, ale ciągle nie mogliśmy się zdecydować, mieliśmy opory. W końcu w zeszłym roku odważyliśmy się i poprosiliśmy na Facebooku o to, żeby krakowianie pomogli nam zebrać pieniądze na zakup nowych mikrofonów, ponieważ nagrywamy sesje Rady Miasta, Rad Dzielnic, Komisję Rady Miasta i w tych nagraniach bardzo ważna jest jakość dźwięku. Okazało się, że osoby, które na ogół ograniczają się do lajkowania naszych postów, są w stanie odpowiedzieć na taką prośbę i szybko zebraliśmy pieniądze potrzebne do zakupu mikrofonów. Zatrudniliśmy fundraiserkę, która porządkuje nam pracę. Rozmawia z nami, uczy nas i zmienia naszą organizację tak, żeby ludzie bardziej nas rozumieli i wiedzieli, w jaki sposób wpłacić pieniądze, a przede wszystkim dlaczego, i widzieli w tym sens. Uruchomiliśmy system DotPay, uruchomiliśmy na przykład szkolenia, czyli oferta komercyjna dla podmiotów, które chcą czegoś się dowiedzieć, a jednocześnie zapłacić nam za tą pracę. Przerobiliśmy nasze komunikaty na stronie, na Facebooku, na ulotkach, po to, żeby ludzie w łatwiejszy sposób i konkretniejszy mogli nas wspierać. Korzystamy na przykład z QR-kodów, po to, żeby ludzie lubiący nowoczesną technologię mogli w natychmiastowy sposób dokonać wpłaty. Napis O co wam tak właściwie chodzi? Maja Branka. Organizacje, zwłaszcza strażnicze, muszą znaleźć taki język, który w prosty, konkretny i obrazowy sposób pokaże, co robimy. Możemy powiedzieć, że naszym zadaniem jest monitorowanie samorządów i urzędów, żeby zapewnić dostęp do informacji publicznej, a możemy powiedzieć, że uczymy ludzi, w jaki sposób zapytać urzędników, dlaczego zamknięto szkołę, dlaczego nagle budujemy wiatraki. Planując komunikację i przekaz, pamiętałabym o czterech rzeczach. Po pierwsze, pamiętałabym o tym, żeby było krótko. Im dłużej, tym gorzej. Trudniej zapamiętać. Po drugie, pamiętałabym o tym, żeby było konkretnie, a to znaczy obrazowo. Jeżeli nie umiem sobie wyobrazić i nie widzę żadnego obrazu po tym, jak coś powiedziałam, no to znaczy, że nie jest obrazowo, a to znowu oznacza, że ludzie trudniej im to zrozumieć i jeszcze gorzej zapamiętać. Po trzecie, powiedziałabym, żeby to było przyjazne, to znaczy wbrew temu, co zwykle ludzie myślą, kolokwialne, no oczywiście nieobraźliwe, ale proste, przyjazne, czyli tak, jak ludzie na co dzień mówią. I po czwarte, pamiętałabym o tym, że mam uruchomić zarówno mózg, jak i serce, metaforycznie rzecz ujmując, a to oznacza, że mam mówić logiką, faktami, strukturą i liczbami, żeby pokazać problem, ale też uruchomić emocje, to znaczy przekonać, że to nie tylko istnieje, ale też, że jest ważne. Skupmy się na rezultatach. 50 seniorów w naszym mieście umie obsługiwać Skype'a, a zrezygnujmy z procesu. Przeszkoliliśmy 50 seniorów z zakresu nowych technologii. I będzie dobrze.
Napis, a u nas było tak. Krzysztof Kowalik. Fundacja Wolności jest jedyną lubelską organizacją pozarządową, promującą ideę partycypacji społecznej i monitorującą działania władzy w sposób gwarantujący bezstronność, nie korzystając przy tym ze środków finansowych z budżetu miasta. To tylko jedno z kilku zdań dawnego przekazu mojej organizacji. Dawniej wydawało się nam, że im dłuższy przekaz, im więcej trudnych słów, tym komunikat będzie lepszy. Okazało się, że ludzie tego nie rozumieją. Obecnie skróciliśmy nasz komunikat. Chcemy, żeby mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście. Sprawdzamy, czy urzędnicy sensownie wydają nasze pieniądze. Dzięki nam mieszkańcy dzielnicy Rury skorzystali z budżetu obywatelskiego. Teraz budżet obywatelski jest w całym mieście. Doprowadziliśmy do powstania rejestru miejskich wydatków. Dzięki niemu Lublinianie mogą sprawdzić, ile kosztował basen olimpijski, koncert budki Suflera czy remont osiedlowej drogi. Dodatkowo posiadamy kilka obrazowych przykładów naszych działań. Częściej wykorzystujemy także infografiki, ponieważ obraz mówi więcej niż 1000 słów. Napis, jak komunikuje się doświadczony watchdog. Batko to Łódź, Branka. Pierwsza rzecz to była zmiana nazwy, która z takiej nazwy, która po pierwsze była trudna do zapamiętania, bo nazwa brzmiała Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Była długa, była mało charakterystyczna i wszyscy nas za nią krytykowali. Ale sami to widzieliśmy, że właściwie nikt nie jest w stanie tej nazwy zapamiętać, że ona jakoś odejmuje nam czegoś. Zamieniliśmy to na sieć obywatelska Watchdog Polska, która ma, też jest w sumie dosyć długa, ale ma dwie zalety. Pierwsza, jest tam bardzo charakterystyczne słowo watchdog, wokół którego można zbudować całą historię, opowiedzieć tak naprawdę o tym, co my robimy właśnie wokół tego słowa. I druga część tej nazwy, sieć obywatelska, która wysłała do naszych odbiorców sygnał, że my jesteśmy otwarci na ich wkład. Przez wiele lat mieliśmy, i to wiele organizacji ma ten problem, że chciałaby opowiedzieć wszystko, co robi. No i my oczywiście chcieliśmy opowiedzieć wszystko, co robimy. I szukaliśmy jakiegoś sposobu, jak to skutecznie zrobić. Tym hasłem jest jawność sprzyja, ludzie z niego chętnie korzystają, wokół tego hasła budujemy całą naszą komunikację, bo różne kampanie, które zaczynamy gdzieś tam, mają ten fragment w swojej nazwie. I mamy jawność sprzyja pacjentom, jawność sprzyja pacjentkom, mamy jawność sprzyja rodzicom, jawność sprzyja organizacjom pozarządowym, jawność sprzyja każdej władzy. Ludzie zaczęli tego używać w całej Polsce i też naszą ideę jakby nieść na poziom lokalny. No ale ponieważ nie chciałabym, żeby powstało takie wrażenie i my nie chcieliśmy wszyscy, że my jesteśmy tylko organizacją taką fajnie działającą lokalnie, jakoś jeszcze i na rzecz jawności, co jest takie trochę niedopowiedziane, a jesteśmy w gruncie rzeczy organizacją, która bardzo konsekwentnie stara się o to, żeby wprowadzać zmiany w Polsce. I na takim spotkaniu planującym całą naszą grupą w ramach stowarzyszenia zaczęliśmy myśleć o tym, które wyrazy mogłyby być takimi wyrazami, które w jakiś sposób sprzedadzą tę informację o tym, jacy my jesteśmy. I tymi wyrazami okazały się konsekwencja, to, że jesteśmy organizacją, która działa konsekwentnie, dobrze wie, czego chce, podnosi trudne tematy, dąży do zmiany, zawsze stoi po stronie ludzi. I muszę powiedzieć, że ten taki dialog, który prowadziliśmy wewnątrz organizacji na temat tego, jacy my jesteśmy, jaki wizerunek chcielibyśmy budować, bardzo wpłynął później na to, jak my piszemy różne teksty. Ja zawsze, jak o nas piszę, to mam gdzieś tam z tyłu głowy, że mają wybrzmieć te i nasza otwartość, ale również ta nasza konsekwencja i dążenie do celu. I to nie jest coś, co my mówimy, jesteśmy organizacją, która konsekwentnie dąży do celu, ale po prostu robimy rzeczy tak, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, że chcieliśmy osiągnąć to, osiągnęliśmy to. Zrobiliśmy to za pomocą takich i takich sposobów. I nam się wydaje, że to dosyć dobrze działa, bo mamy taką informację zwrotną od ludzi, że podejmujemy się rzeczy niemożliwych i jesteśmy w stanie osiągnąć rzeczy niemożliwe. Włożyliśmy też dosyć dużo wysiłków w to, żeby pójść do mediów, dostać się do mainstreamu, bo byliśmy w różnych bardzo specjalistycznych gazetach, w Dzienniku Gazecie Prawnej, która ma swoich bardzo takich, powiedziałabym, wyrafinowanych odbiorców, a udało nam się skontaktować z Gazetą Wyborczą i w Gazecie Wyborczej udzielić wywiadu, który trafił do mainstreamu. I tę jakby możliwość, znaczy tą sytuację, w której nagle okazaliśmy się bardzo na topie, że się tak wyrażę, jakby dopięliśmy tym, że zatrudniliśmy koordynatora mediów społecznościowych. Osobę, która myślała inaczej niż przeciętny członek naszej organizacji. Osobę, która po prostu bierze to, co my produkujemy i zaczyna rozmawiać z ludźmi w internecie na temat tego, co robimy, przyjmować informację zwrotną, odpowiadać na zapytania ludzi, troszkę pożartuje, troszkę wymyśli coś niekonwencjonalnego.
I właściwie od momentu, kiedy już mieliśmy ustalone, co my chcemy zakomunikować, do momentu, w którym jesteśmy teraz, kiedy my po prostu z ludźmi nieustająco rozmawiamy, my wiemy, z kim rozmawiamy, znamy tych ludzi, mamy wyobrażenie, jakie to są grupy, minęło właściwie, no nie wiem, kilka miesięcy i ja słyszę taką informację zwrotną, wy to jesteście znaną organizacją. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo miłe. Ja powiedziałam, że dobrze jest, żeby komunikacja była procesem strategicznym w organizacji. I z tego już wynika kilka rzeczy. Po pierwsze, dobrze mieć cel i wiedzieć, co się chce osiągnąć, to znaczy po co się komunikujemy. No i zawsze pamiętać o tym, że komunikacja jest naszym narzędziem budowania wiarygodności. Po drugie, żeby można to zrobić, znaczy tę wiarygodność zbudować i trafić z przekazem, musimy się zaprzyjaźnić z odbiorcą i musimy wiedzieć, kim ten człowiek jest. To znaczy, ile ma lat, jakie ma doświadczenie, co wie o problemie, co lubi, czego nie lubi, w jaki sposób spędza czas i co już wie na temat, którym my się zajmujemy. I tu powiedziałabym o jednej pułapce, która jest bardzo ważna, że bardzo często jak proszę, żeby organizacje narysowały, do kogo chcą powiedzieć, co to za konkretna osoba, Krzysiu, Agnieszka, Wojtek, pani Danusia, kim jest ta postać, to początkowo rysujemy samych siebie. I to jest jedna z pułapek. Znaczy wierzymy, że ludzie myślą tak jak my, to samo dla nich jest ważne, te same wartości będą ważne. No a to zwykle oznacza, że nasz komunikat też skonstruujemy dla samych siebie. No to zwykle nie jest nasz cel. Po trzecie bym powiedziała, że to jest planowanie, no ponieważ jest to komunikacja strategiczna, czy dobrze, żeby była strategiczna, no to musimy to zaplanować i nie rzucać się od razu do działania, nie zaczynać od tego, że napiszemy komunikat i zrobimy stronę albo akcję na Facebooku, no ale wytrzymać i najpierw sobie dobrze przemyśleć, po co, do kogo i czego też od tych ludzi chcemy. I taka, bym powiedziała, prosta struktura przekazu, w skrócie nazywamy ją OPRA, O jak osiągnięcia, P jak problem, o którym mówimy, R jak rozwiązanie, które chcemy wdrożyć i A jak apel, czyli konkretna informacja, czego od ludzi chcemy. Nie ma idealnego przekazu, to po pierwsze, a po drugie, on nigdy nie jest dobry za pierwszym razem. Znaczy, wymaga to niezwykłej wprawy, żeby umieć takie komunikaty od razu pisać. Więc powiedziała, napisać, sprawdzić i już. Napis podsumowując. Branka. Komunikacja zawsze jest indywidualna, umieszczona w konkretnym kontekście, więc nie ma czegoś takiego jak ogólna recepta na to, jak zbudować przekaz w takim sensie, że jest jeden przekaz, który będzie dla wszystkich działał. To jest praca każdej organizacji, żeby przede wszystkim zbudować własną wiarygodność i mówić, kim są. I no, po drugie, to zawsze jest kwestia kontekstu, w którym się znajdujemy w danym momencie. Coś, co dzisiaj działa, nie będzie działało za 5 lat. Więc każdy musi tę pracę domową zrobić sam. Film powstał na podstawie materiałów zaprezentowanych podczas cyklu edukacyjnego Angażowanie zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji strażniczych na poziomie miast. Organizatorzy: Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Stowarzyszenie Homofaber. Projekt zrealizowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe pod patronatem NGO.pl. Napis Watchdog zmieniamy systemowo 2015.